Witamy Państwa w pierwszym odcinku Kuriera Jeleniogórskiego. W naszym programie powiemy o dwóch wydarzeniach, które już niebawem odbędą się w stolicy Karkonoszy. Jak wiadomo, nauka to klucz do potęgi, a jeżeli można ją zdobyć w szkołach, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, to warto programować swoją przyszłość. Jelenia Góra, enter. Programuję swoją przyszłość. Jelenia Góra, enter. To najnowsze przedsięwzięcie realizowane przez miasto Jelenia Góra i skierowane do młodzieży. To miejska gra, której grupą docelową są gimnazjaliści klas trzecich. Jej celem jest zaznajomienie młodych ludzi z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Ideą tego jest jak gdyby jak największe zainteresowanie całą ofertą, natomiast uszczegółowienie oferty uczniowie znajdą tak na stoiskach w trakcie trwania gry miejskiej, jak również na imprezach zorganizowanych przez szkoły, tak zwanych dniach otwartych drzwi w poszczególnych szkołach. Gra rozpocznie się 27 marca o godzinie 10 na Placu Ratuszowym. Natomiast termin zgłaszania drużyn upływa w piątek 20 marca. Należy zrobić to w Wydziale Edukacji i Sportu osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. W Jeleniej Górze taki rodzaj marketingu szkół ponadgimnazjalnych to nowość. Gimnazjaliści, którzy nie będą brali bezpośredniego udziału w grze, mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół na stoiskach, które w tym samym czasie będą rozstawione na Placu Ratuszowym. Tam będą przedstawiciele poszczególnych szkół zachęcali, zapraszali, informowali o możliwościach i ofercie szkoły. Będzie również stanowisko doradców zawodowych, gdzie będzie można bezpośrednio porozmawiać na temat możliwości edukacji w Jeleniej Górze. Jelenia Góra ma szeroką ofertę edukacyjną skierowaną właśnie do absolwentów szkół gimnazjalnych? Tak, jest to bardzo szeroka oferta i chcielibyśmy, aby właśnie za pomocą gry miejskiej, którą będziemy chcieli 27 marca przeprowadzić na terenie Placu Ratuszowego i okolic, przybliżyć ją w znakomitym stopniu. Każda z drużyn będzie musiała rozwiązać zadania w postaci rebusów. Dla najlepszych przygotowano atrakcyjne nagrody. Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów klas trzecich, ich rodziców do skorzystania z naszej propozycji. Na pewno będzie to możliwość udziału w ciekawej, fajnej zabawie z możliwością uzyskania interesujących nagród. I w tym momencie chciałabym bardzo podziękować wszystkim sponsorom, partnerom, którzy włączyli się do naszej gry. Bogate życie kulturalne, znakomite instytucje kultury i ludzie kultury. To wszystko można znaleźć w Jeleniej Górze. Srebrne kluczyki nowin jeleniogórskich stały się prestiżowymi nagrodami kulturalnymi miasta i regionu. W 5 kategoriach przyznaje je kapituła złożona z osób zajmujących się kulturą i życiem kulturalnym. Za najlepszy spektakl teatralny, za najlepszą kreację teatralną. Tutaj laureatem jest aktor bądź aktorka scen jeleniogórskich oraz w takich kategoriach jak sztuki wizualne, muzyka i zjawisko kulturotwórcze. Jest też kolejna szczególna nagroda, czyli wytrych do serc publiczności. To nagroda jeleniogórskiej publiczności przyznawana przez czytelników nowin jeleniogórskich i portalu MJ24, którzy głosują w plebiscycie na swoich ulubieńców. I tutaj kandydatami są przedstawiciele wszelkich dziedzin sztuki, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Są wcześniej zgłaszani ci kandydaci, po czym trwa głosowanie kuponowe i SMS-owe. Jest to rzecz, która nobilituje artystów jeleniogórskich, a jednocześnie uaktywnia społeczeństwo. Uaktywnia społeczeństwo, które musi zagłosować, zainteresować się sztuką, spektaklem, przedstawieniem. I uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Uroczysta gala wręczenia srebrnych kluczyków zostanie wzbogacona recitalem Stanisławy Celińskiej. Koncert to są piosenki współczesne i z poprzedniego okresu o Warszawie, takie bardziej sentymentalne dla osób, które no, wolą wyciszenia, spokoju, nostalgii. Sądzę, że będzie się cieszył dużym powodzeniem. Bilety są do nabycia w kasie Teatru imienia Cypriana Kapilana organizatora. Zachęcamy do głosowania na artystów, na wszystkich, którzy kreują nasze życie kulturalne, które dostarczają nam wrażeń, bez których nasze życie byłoby smutniejsze, mniej wartościowe, chwilami nawet bardzo, bardzo puste. Gala Srebrnych Kluczyków odbędzie się w sobotę 28 marca o godzinie 19 w Teatrze Cypriana Kamila Norwida. Nasz dzisiejszy program kończymy informacją ze świata kultury, a Kurier Jeleniogórski jest nową propozycją na antenie telewizji Streameo. Zapraszamy Państwa do oglądania naszego programu w każdy piątek po wydarzeniach.